Siemanko, z tej strony Mister Adamo 15. Kolejny let's play. Siemanko, z tej strony Miki i Adamo 15, czyli let's playowy głos w internecie. Proszę Państwa, coś za emocje. Dzisiaj będziemy zbierać belki. Już trochę pozbieraliśmy, żeby Was nie zanudzać, ale jeszcze będziemy zbierać te belki tymi oto widłami, które są spocone od moich rąk. Mikiemu się bardzo te widły spodobały. Chodzi, tak. Bez nich się nie rozstaje. Jak widzicie, ja zakupiłem sobie nowe Ferrari, czyli tak, malucha. Ursusa. A myślałem, że w realu idę. A, już byś chciał. Perkinsa, w skrócie mówiąc. Być może jeszcze z nami wygrał Hubi dzisiaj. I później, jak dojedzie, ale... jak dojedzie. W tej chwili jest, był u mnie, ale chcieli. W tej chwili będziemy zbierać, dzisiaj będzie nudny let's play jak dla mnie. Myślę, że... Ja będę prosto. Włączam sobie na dwójeczkę. Ale widać, że trochę przestarawy. Adasia, ja idę, a dopóki płynie... Oho, Miki znów zaczyna. Jak oni śpiewają, albo Buzz Billy Music. Dobra, do przodu. Op. Ale ja mam parę, dawaj, do przodu. Dawaj, pójdzie. Jeszcze. Szkoda, że nie zbieramy siano, bo to by było w sam raz. Pójść się dymać. Kilda, dawaj. Jeszcze jeden, jeszcze raz. Adaś, niech żyje nam. Oj, nie trafiłem. Stój! Co za pier... Miki, ale ty się pier... No, wiesz, gdyby nie to, że to jest do lat 18, te filmiki, Zabelski, to ja bym normalnie cię tutaj opier... ten tego jak na polu, no. Jesteś śliwka bez zabuła. Co ty robisz? Nie umiesz rzucić. Wiem, że to jest ciężkie, wiesz, że cię wykorzystuję, ale bez przesady, no. Ja jestem trochę po imprezie. Ty jesteś po imprezie? Z Bolkiem się piło, chlało z babką jego, to tak jest teraz, chyba. Tak to jest. Powiedz, jak dzisiaj babcia musiałbyś rano kawę zrobić, żeby poszła i żebyś mógł nagrywać. A wiesz, wszystko jest możliwe. Najważniejsze, żeby mieć patent. Bo zaraz przyjdzie babka i będzie: Adaś, do kogo ty tam gadasz? Rozmawiam z komputerem. wiecie, takie życie starszych ludzi, ale ja wszystko rozumiem. Miki mnie tego robił, balona, ja muszę się męczyć i ja muszę sobie jeździć. No może mu się zamienić jakbyś. No teraz chce się zamieniać, bo już ciężkie belki to mu się odechciały bawić się, co nie? Tyle żeś belek narobił, jakbyś nie mógł okrągły. O, widzicie, chciałby okrągłe widłami rzucać, skubanie, i paker, no. A co, nie poradziłbym? Pokażę z Białowieży normalnie. Tam, z Poniatowa. A to ja, a ty to. A tak. Żaborowa. Wyjdź, bo ja się denerwuję. Weź te beleczki sobie poprzestawiaj. No chodź, bo się obijasz cały czas, tam ciągnikiem biega, nie umiesz rzucić, podjeżdżaj. No moja wina, żeś mu rozwalił mi biegi, o. Kamera mi nawet lata. Wszyscy zamknąć. Nie, byś wziął wigły, byś pomógł, a nie. Patrz, szkoda, że mi się lusterka. Weź mi ustaw jakieś lusterko, bo mi coś chodzi do lusterka. Jak się nie umie, to się nie bierz do roboty. A wiesz co? Jajco, 2-0 dla mnie, proszę. Dwukropek gwiazdka, Chciałbym powiedzieć, że Adam ma prawie 150 subów. No, jestem z tego bardzo podekscytowany. Dzisiaj rano wydałem filmik z podsumowania FIFA 12, mojego pięknego sezonu. Chciałem powiedzieć, że z tej okazji kupił sobie kota. Z tej okazji dostałem, zamiast pucharu Champions League dostałem kota. Kotka, z tego tygodniowego, będzie się bawił, będzie się mafiuś. Mafiuś albo Boluś. Tak. Nie, ale to jest ona, więc no nie może być Boluś. Piszcie w komentarzach propozycje i... O, właśnie, widzisz, Miki, chociaż ty raz pomożesz pomyśleć. No, to piszcie w komentarzach propozycji imienia dla kota. Więc walcie równo, tylko że to jest ona, więc myślcie tak pozytywnie w imieniach żeńskich. To będzie Mafiusia. Mafiusia, nie, weź, bym nad matkę mnie zabiła, bym miał Mafiusia w domu. By było: Adam, znowu mafię do domu sprowadzasz? Dość, że mam Mafiusia na skejpie, już nie wystarczy mi żon na skejpie? No jedź! Moja wina, że on się tak wlecze, ten traktor, kurwa, nie wiem, no jedynkę go chyba teraz wrzuciłem. Musisz sprężać. Wejdź, włącz sprężarkę, bo przecież... Ja już niżej nie pojadę obrotami, co, jak mi skakże, no... Ja tak 30 nie jeździłem
realu, jak ty teraz mało pierdalasz w skrócie. Adam... Kończy nam się miejsce na przyczepce. Tak. A Miki jedzie aż... kopci ten. Wyprzedziłem cię, hop hits. A on zapieprza, co nie? Patrz, to jest jednak poświęcenie. Tak biegać z belkami, no. Aż tu. Ale jak mam mięśnie, bo... Kurde, człowiek, nie ma, nie ma tak siłownia u Adasia, no. No wiadomo. Za darmo możesz powrzucać ze 100 belek, ale jaka potem, jakie mięśnie, kurde. Jak za darmo, a pół litra? A pół litra to i tak wypijemy razem, co to za satysfakcja. No. Ja to sobie zapamiętam. No to starszy, czy jeszcze tych belek naładować, żebyś pod górkę podjechał? No, ja nie wiem właśnie, żebym ja podjechał. Parę możesz powrzucać jeszcze, póki się cioła. Widać, że tamty się opieprzasz, że zaraz muszę wysiąść. A, opieprzasz. Możemy się tam jeździć, chodź. Właśnie idę do ciebie, co ty tutaj wyczyniasz. No jeździ, a nie, no ja je. Wyszedłem do ciebie. Byś popatrzeć na ciebie. Jak Pawla, Kargul, podejdź do płota. Podejdź do dyszla. Podejdź do dyszla? Pal, idę do dyszla. No, podejdź do... Kurwa, na nie... O, przeskoczyłem przez jeszcze. Ty, ja mam nową dyscyplinę dlatego. Dla polskiej, no, polskiego sportu. Mamy jakieś problemy, co nie mówiła tamta, co nie. Minister niby, że nie mamy jakichś zajebistych tych sportów, to mam normalnie nowy sport. Skok przez dyszel będziemy na pewno najlepsi w całym świecie. Wygramy tak, wszystkie olimpiady w tym. Ja będę prezentował ten sport. Miki będzie, nie wiem. Wrzucanie snopków na przyczepę, to będzie kolejna dyscyplina, no tak, więcej się tam nie wepchnie. Dobrze. To ty, Adaś, jedź sobie sprzedaj, a tu sobie poukładam takie stosy mało. Dobrze. I kolejny skok przez dyszle, jak ja kocham ten sport. Miki sobie będzie układał, a ja jadę do domku. Pojedź do mnie, sprzedaj tam. No właśnie, do Mikiego pojadę chyba, bo... No tam 50% zysku, ale... Mikiemu sprzęt za to, że chcę powrzucać tą przyczepę, to już nie będę żyła. No tą przyczepę ogólnie wchodzi mało belek, więc tak. Bardzo mało. Ja się tutaj troszeczkę tak nie opieprzę. Nie miał mi kto pomóc wrzucać belki, to tam już potalerzowałem. Podorywkę porobiłem. Miki... A ja jeszcze nie sprasowałem. Miki to też jak pojechał na wakacje, potem pojechał do roboty i wracał późno. I nie, ja też chcę robić, no, że żniwa skończę, ale prasa to tam szczegół. Ja też nie, pozostawiam się na okrągłe belki, ale to później. Tak, na okrągłe belki ja będę prawdopodobnie prasował. Gdyż po prostu tych kostek nie będzie miał mi kto pomóc zbierać, bo Adam to jak zwykle się upije, będzie leżał tam w ciągniku czy tam pod płotem. No jak zwykle, jeżeli będę leżał, to tylko z tobą, więc nie. No dlatego mówię, no dlatego nie będzie miał mi kto pomagać. Może Hubi. Kiedyś. O, nic nie jedzie, ale wszyscy śpią po prostu. Tak, wszyscy śpią, no bo upiłeś wszystkich, to ja wiesz. Moja wina. Nie musieli przychodzić. Pani powiedziała, że jest wodka. Nie musieli przychodzić. Ja im nie wkazałem. Ostatnio matka Mafiusia się wkurzyła. Ktoś go upił. No, moja wina przewrócił się, rozwalił dziurę w podłodze, ale no to co. Wiesz. Tak spadł z krzesła aż. Tak się nachlał u mnie, skubaniec, tak go chlałem. No, wyjebał się potem z krzesła, rozpierdolił pucha łupy. Chyba będę musiał to zaznaczyć jako cenzura te słownictwo, ale może mnie zrozumiecie. Mojżesza, zawsze trzeba zrozumieć. No właśnie, pozdrawiam Pumiego. To mój, za tego Mojżesza to ja mu go pozdrawiam. Miki jak to pięknie poukłada, widzicie jakie snopki są bajeczne po prostu. A nie, jeszcze takie stosiki. Hubi wskoczył do Mikiego na gospodarkę, ale tu ma nierówności. I pomógł mi szybko zrzucać belki. Tak. Więc no to byłoby najnudniejsze z tych wszystkich rzeczy, więc nie chciałem na chwilę, ale musiał spadać, bo on jest taki pilny młodszy, że musiał lecieć od niego. No jednak młodzież, ale też mówię, ma chłopak, kurde. Znaczy, no. Widać, że to sąsiad Mikiego. Wiadomo, no. Miki też go wykorzystywał do zbierania tak, belek. Tak, wytrenowałem, że jest. A, o mur chodzi. Tak. A teraz rura, wykrzesam wszystko z tej 60.
zamknę sobie, bo mi przewie w ROMie. A te lusterka mi się zajebiście podobają, jak też widać. Znaczy, sam czyściłem, ja świecą się jak psu, nie powiem co. Nogi. Miki, jak się poukładał beleczki, jaki to jest pilny uczeń z Kubań. Ja to muszę go chyba ten założyć. Jakiś biznes, kurde, taki rolniczy. Miki wrzuca snopki. Ja mogę założyć firmę z tobą, Miki i... Miki spółka zło. Co chyba? Jak dla Mikiego, to tylko zło. Założę taką firmę, Miki i inni goście. Moim współpracownikiem będzie Adam. A uczniem Hubi. Dobra, dawaj. Zajebiście mi się podoba ta 60-ka. Była tania, więc ją oczywiście kupiłem. A na targu kupiłeś. Jeszcze ci kota dorzucić w prezencie. Już musiałeś, kurde, wydać, że... Targu kupuję, wiecie, wiesz co, jak tak możesz. Patrzcie, jaki trzeba być większy, to sobie staną na belce. O, teraz to sobie... Ale mam, weź jaki, kurde, paker, no. Jaki mam ruch szybkie, no nie? I ja jestem taki szybki, że jednocześnie układam belki na przyczepie. Umie tak dać. Jak się tak umie wrzucać ładnie belki, tak to jest. Widzicie, wrzuca belki i od razu się same układają, bez żadnego nacisku, ucisku i te sprawy. Wiecie, to jest jednak profesjonalizm, no. Wiadomo, jeszcze. Ja nie widzę cię tak. Dobra, dobra, stój. Stój, Waśka. No, przyznam się, że taki niezadbany, muszę go chyba przemalować, bo... Trochę trzeba go by tu manąć na botniku i trochę go... Przyznam, że kabina powiedział, że jest nowa, więc... Tutaj trochę... Kabiny go tutaj... Bo... Ale cały kolor, kurde, tak jest poobdzierany. Przyznam szczerze, że... Tu trochę masz, jak się maskę otwiera, to ten, to taki trochę ryzy masz. No jest, no to nie dba, powiedział gościu, że nie dba wcale. No... Pań! O kolor możesz pan ciekawe, nie dbać. Ciekawe, o kota też dbał, czy nie dbał. Kota to tam. Kopek to jest mój. Będę go pierdolił, się to podobać. No, Miki go będzie ten tego, nie będę kot jest mówił. Mój. Widać, że mi się przypomniał kawał Jasiu. Nie, o Adamie to było. Przepraszam, Miki jest mój, będę go ten tego. Czy się Mafiusiowi podoba, czy nie? Adama, czy nie? Ach, to jest Miki. Bez niego to by nie było let's playa, widzicie, to z nim to jest... Sama. Dobra, jeszcze. Teraz ja widzę, nie musisz mi mówić. Brrr, kurde, ale maluzy. Koń byś jechał lepiej. Jestem, no nie wiem, co będziemy robić w kolejnym let's playu. Bardzo dawno był let's play. Ja bym proponował orkę. On by proponował orkę. Ja i tak będę musiał na raz na głęboko, bo już bez talerzowania, bez niczego. Nie będę wam tutaj, nie będę was pytał, jakie macie propozycje do kolejnego let's playa, bo to wiesz. Jedziemy sezonem, więc nie możemy na przykład w trakcie prasowania nie robić bronowania, no bo to tam czy zbieranie. No jedźcie, ciu! Belek, no co mnie obrażasz? Ja tu rozmawiam z naszymi radiosłuchaczami. No bo stoi godzina i gada. Lesplayowy głos w internecie, to trzeba, wiesz, jak katolicki głos. Trzeba bardzo poważnie rozmawiać. Ksiądz w kościele, kurde, kazanie mówi 15 minut, a my w Lesplayu mówimy coś też koło tego, no więc... Prawie jak w kościół jesteś. Znaczy u mnie to, wiesz, to kazanie tylko 1,5 godziny, więc... No ja... Widać, że u ciebie to nie wiem, to gada zakonnica. No i to jest jeden z powodów, dlaczego jestem nieczęsto pościelny. I takie życie, kurde. A Adam to codziennie jest, babcia musi prowadzić za rączkę do kościoła przez pasy. Jak my przy kościele pasów nie mamy. A, to tak, to od razu jest do nieba, tak? Windą do nieba. I te sprawy. Dobra, stanie kubka, widać, że Miki się postarał. Zbieramy. Bardzo ładnie mu to wyszło. Dobra. Ja myślę, kto mi postawi widły na środku podwórka? Nie wiem, właśnie jak ty, Miki, korespondujesz z tymi widłami swoimi. Ja tam jadę pełen gaz, bo my belki są twarde, trzymają się. Nie kłam. W kolejnym let's playu prawdopodobnie pokażemy wam prasowanie bel okrągłych, gdyż jedziemy kupić okrągłą prasę. Tak, prawdopodobnie od Stacha kupimy, jak się nie mylę, Krona takiego starszego troszeczkę, albo Farma Sipme, jak on ma? Farmo, coś tam jakiegoś Sipme. Sipme Farma, ale po prostu, on myślę, że nie sprzeda jej. Ale ja wolę Krona, bo... Nie sprzeda jej, gdyż dopiero kupił w
chyba w jesień, jak dobrze kojarzę. Dokładnie. Jesienią, więc nie wiem, nie wierzę, no jeżeli będzie sprzedawał. Ale na pewno za dużo pieniędzy, a po co nam... Dokładnie. Akron też się dobrze trzymał, jak widziałem, jak robił. Akron jest bardzo ładny też, dużo posłużył. Więc ja jestem zadowolony z Krona. Ja bym kupił Krona, że nie będziemy kupować dwóch prac, no bo po co? Dokładnie. Mamy, mieszkają blisko siebie, Karol i Paweł. Adam se weźmie tą kostkę, ja sobie zmokrą górkę. Hubi poszedł się uczyć, więc teraz Miki będzie zrzucał. Tak. Teraz tutaj wejdzie. Ja to teraz teraz... Dobra, zrzucam belki. Hop. A hop. Miki, zobaczcie jak Miki szybko zrzuca. Hop. Hop. Prędkość światła. Weszedł w belki. A się zmęczył, a się poci. Ale to jest normalnie nasz pudzian. Teraz zejdź z przyczepki. Opa! Oj. Zejdź. To było zejdź. Ech, ten Miki. Przez okno. Trafiłem przez okno do oboru jeszcze. Musimy szybę wymienić, o Boże. Kocha swoje. Ale tu masz nierówności. No i ten kombajn muszę wprowadzić chyba. O właśnie, kombajn będzie wprowadzał teraz. O, to ty wprowadź kombajn, bo ale ty tu masz nie wiem, co ty żeś tu robisz, że masz taką nierówność? Ja tutaj zostawię. I wyjdę do ciebie. Gdyż muszę wam pokazać ten kombajn, gdyż skończyły się żniwa. O, wreszcie sobie otwiera te drzwi. I idę do Mikiego, do kombajnu. Tak. Chyba mnie wpuścisz, to nie? No właśnie. Będziesz właśnie żyła. Jak widzicie sobie siedzę w kombajnie. Tak, to jest oczywiście kombajn. Jak on ma fajne Edit by odgadnijcie kto. Adamo! Ale edit się odezwę, znaczy nie będzie wydany na pewno. Nie, tylko. Dałem mod pasażera, żeby było bardziej realnie. Nie będę was tutaj też. Ależ to jest. Perfekcyjnie wjechał. Muszę tutaj trochę jeszcze wymurować, bo póki co to trochę trawa rośnie. Podoba mi się to. Dobra, wychodzimy. W tym kombajnie będziecie mogli jeździć naprawdę jako full serwisowy pasażer. Już tego go zgaszę, ryk. Aj. Miki sobie już tu poradzi. Z kombajnem zamknie sobie wrota, ja idę do siebie. Zatora on też tak to ustawia do swojej maszyny. Dobra. Kukurydzy już trochę mam. Ja muszę kiszonki dać trochę, bo zdechną moje. Dobrze. To co, Adaś? Myślę, że na dzisiaj to koniec. Do dzisiejszego let's playa to koniec, tak się, też się domyślam. W przyszłym odcinku będą nasze prasowe, tak to są nasze zabawy, jak to się mówi. Tak, będziemy... Zobaczycie nasz nowy nabytek prasy, na tak, pewno kupimy. Krona albo Sipne. Zobaczycie, Adam pokaże swoją babcię. Och, na pewno byście nie chcieli, ale dobra. Nasz klient, nasz pan. Co ty masz? Na związku, na zakończenie związku z mapą tą, którą, na której gramy. Będzie wydana na 100%, ale nie wiem kiedy. Mam czas na nagrywanie bardzo rzadko teraz, gdyż jest szkoła, praca i tak dalej. Jest szkoła, praca, wolny stoi. Ale masz te usta pięknie. Ten tego. A teraz też tak zrób. Dam wam, ale muszę zrobić po prostu filmik prezentujący, no bo bez tego ani rusz. Mieliśmy ostatnio małe problemy z internetem. O, już Miki się denerwuje, dobra. Więc, no jak kończymy. To już nas chyba czwarty let's play. Już jest czwarte lete, więc kończymy go na dzisiaj, więc Miki, pożegnaj się. Pa. I już mi wykorzystuje bizona. Dobra, nie chcę, żebyście na to patrzyli. Jadę do swojej chałupki, więc żegnam się z wami. Pa.